Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Piotr Szanta, i byłem obowiązku w przypadku udział poprowadzenia tego naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Bardzo miło mi, że mimo tej słonecznej pogody, jak Państwo zdecydowali się na tutaj przyjść i z nami przez te 90 minut pobyć, posłuchać tego, co mamy do powiedzenia, ale także mam nadzieję na pytania, jakąś interakcję także z salą. No przyznam się, że ja wymyśliłem tenże temat, który się organizatorom spodobał i zamiast wykładu przekształcił się w panel dyskusyjny, z tego się cieszę. Mam nadzieję, że Państwo także czytali rozwinięcie dzisiaj. No z przerażeniem stwierdziłem w tytule Trudne narodziny nowego świata bez Europy Środkowo-Wschodniej, ale mam nadzieję, że Państwo czytali to rozwinięcie i tam jest to doprecyzowane, że będziemy tutaj rozmawiali właśnie głównie na temat, nie tylko każda ludzka ma swoją dynamikę, właśnie na temat wyzwań stojących przed narodami, społeczeństwami, państwami, elitami politycznymi, głównie naszej części kontynentu. Proszę Państwa, no skąd, zanim też przedstawię moich szanownych gości, może też kilka słów wstępnych, szanownych gości, przepraszam, nie są gospodarzy, współgospodarzy, może tak, należy powiedzieć, tego naszego dzisiejszego spotkania, może kilka słów na temat takiego wprowadzenia. Się w listopadzie 1918 roku zamilkły działa na froncie zachodnim. Zakończył się w ten sposób, czy zakończyły się działania wojenne, może tak, formalnie sama wojna, które trwały 4 lata, przekształciły się w konflikt totalny, który drenował zasoby ludzkie, materiałowe, finansowe, które kosztował życie około 10 milionów żołnierzy. Z kolei rany odniosło około 20 milionów żołnierzy. Trudno oszacować liczbę osób straumatyzowanych, które wracały z frontu. Dość powiedzieć, że znacznie wzrósł odsetek rozwodów zaraz po zakończeniu I wojny światowej, a wiele osób przeżywało syndrom stresu pourazowego, byśmy dzisiaj określili, czyli traumę pierwszej wojny światowej. Ta wojna głęboko wcisnęła się na psychice młodego pokolenia, biorących udział w tej wojnie, oczywiście nie tylko młodego. No podam Państwu takie dwa przykłady, chociażby dowódca kompanii karabinów maszynowych Adolf Małyszko, Polak z pochodzenia, oficer armii carskiej, sam wspominał o latach, zanotował o latach 20. jeszcze XX wieku, kiedy chodził z psem po parku, to na krajobraz patrzył z perspektywy takiej oto dzielny ustawił tutaj oddział karabinów maszynowych, jakby je zabezpieczył. Czy jeżeli nagle na ulicy dochodziło do jakiegoś głośnego odgłosu o początkowo nieustalonej przyczynie, no mężczyźni padali na ziemię, tak? To był taki odruch bezwarunkowy, który miał chronić ich życie. I w drugim okresie wojny, mniej więcej od 1916 roku, wśród wymęczonych, dziesiątkowanych społeczeństw na popularności zaczęły zyskiwać hasła radykalnych reform, postulaty wprowadzenia republiki, demokratyzacji, zasady samostanowienia narodów, zmiany w strukturze własności środków produkcji, czyli reformy rolnej, bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego. Okazało się, że dotychczasowe, monarchiczne, imperialne także elity się nie sprawdziły. One doprowadziły do wybuchu wojny, zapobiegły jej przynajmniej. Odpowiadały zdaniem mas społecznych za przedłużanie się konfliktu, czerpały z tego korzyści, co także istotne, nie były w stanie zapewnić społeczeństwom zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak chociażby wyżywienie czy też opał. I tą zmianę, tą radykalizację nastrojów także dostrzegają po tym 1917 roku strony wojujące. Jeżeli patrzymy na państwa Antanty i na propagandę wojenną, to po obaleniu Saratu w Rosji wiosną 1917 roku i po proklamowaniu w Rosji Republiki oraz po przyłączeniu się miesiąc później do wojny Stanów Zjednoczonych, tę wojnę w propagandzie przedstawiano jako właśnie konflikt tego nowego świata demokratycznego, republikańskiego, chciało się rzecz liberalnego, z tym starym ładem, który musi odejść do przejść do annałów historii, czyli ładem monarchicznym, imperialnym, autokratycznym, takim półfeudalnym, reprezentowanym przez mocarstwa centralne. Także same mocarstwa centralne dostrzegły tęże zmianę, również głosiły hasło nowego porządku opartego na zasadzie samostanowienia. No dość powiedzieć, że pod kuratelą państw centralnych do 5 listopada 16 roku proklamowano Królestwo Polskie,
w lutym 1918 roku niepodległość proklamowali Litwini. W lutym 1918 roku także państwa centralne podpisują pokój w Brześciu Litewskim z nowo powstałym państwem Ukraińską Republiką Ludową. Tak, z kolei no, sam prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson w styczniu 1918 roku określił plan swojego nowego, plan nowego porządku, porządku powojennego, mającego zapewnić trwały i stabilny pokój, w którym właśnie zasada między innymi prawa do samostanowienia ludów występuje, oraz także zasada jawnej dyplomacji, ponieważ społeczeństwa europejskie były przekonane, że za wybuch I wojny światowej tą hekatombę odpowiada właśnie ten oto mechanizm, w którym o polityce zagranicznej decydują wąskie elity, natomiast społeczeństwo nie jest informowane o tajnych traktatach, które po wejściu w życie mogą na zasadzie pewnego mechanizmu, jak z 1914 roku doprowadzić do I wojny światowej. W tej walce z tym starym reżimem są tajną dyplomacją także mały udział bolszewicy, mianowicie po przejęciu władzy także na gwałt publikują dokumenty dyplomatyczne z archiwów dyplomacji carskiej. Natomiast jednak zawieszenie broni w Compiègne tego 11 listopada przynosi rzeczywiste wstrzymanie przelewu krwi. No nic takiego nie dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej. Z perspektywy miast i wsi regionu no niewiele się zmienia. Jak zanotował anonimowy kronikarz w klasztorze jezuickim w Cherowie we wschodniej Galicji, gdzieś na przełomie 1918-1919 roku po łacinie, ja to zacytuję w tłumaczeniu, także z Wielkiej Wojny narodziła się wojna narodów. Tak? Wojna narodów w naszej części Europy, czy też to wojna pigmentów, jak to chętnie określano w Europie Zachodniej, takiego terminu używał także Winston Churchill. No fakt, że no, świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 18 roku, podobnie jak to święto ten dzień świętem państwowym w wielu krajach europejskich, chociażby takich jak Francja, Wielka Brytania czy Belgia, no to jest to koincydencja, tak? To zbieżność terminu po prostu. Więc 11 listopada, jak Państwo doskonale wiedzą, no, Józef Piłsudski, brygadier, który wrócił dzień wcześniej z specjalnym pociągiem z Berlina, ściągnięty tutaj, czy wypuszczony przez Niemców właśnie w nadziei na powstrzymanie rewolty bolszewickiej i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji setek tysięcy niemieckich żołnierzy stacjonujących w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał pełnię władzy wojskowej i to wydarzenie urosło do rangi symbolu. Także no, w Europie w listopadzie 18 roku wojna się nie kończy, nie zawarto także między innymi dlatego, że rozpoczynają się nowe konflikty chociażby no, graniczne tego 11 listopada, no, najlepsze trwa chociażby walka o Lwów. Także no, wojna nie kończy się ze względów no, formalnych, także gdyż dopiero w 18 roku w czerwcu podpisano traktat pokojowy wersalski kończący wojnę z Niemcami, po którym nastąpiły traktaty pokoju, podpisano traktaty pokojowe w Saint-Germain, z Austrią, traktat pokojowy w Neili z Bułgarią, czy też traktat pokojowy w Trianon w 1920 roku. Natomiast w naszej części Europy pewnej stabilizacji możemy mówić dopiero po 1921 roku. Już w latach, w roku 20 no, Związek Radziecki podpisuje serię, czy Rosja Radziecka jeszcze w tym czasie, serię traktatów pokojowych z Estonią, Litwą, Łotwą, pod koniec tego roku z Finlandią, w 21 roku w marcu z Polską, także wówczas kończy się wojna domowa w samej Rosji. No a w 23 roku no, Rada Ambasadorów, raz mamy traktat w Lozannie, który z kolei na nowo kształtuje ład na gruzach Imperium Tureckiego, czy w tym 23 roku także Rada Ambasadorów Ligi Narodów ostatecznie zatwierdza istniejące granice w naszej części Europy. I dlatego no, wpadłem na pomysł, aby na ten temat tutaj z moimi szanownymi, z moją szanowną koleżanką, moimi szanownymi kolegami podyskutować. Pozwolę sobie Państwu teraz przedstawić uczestników tego naszego dzisiejszego spotkania. Może zacznę od mojej lewej strony. Po mojej lewej stronie siedzi profesor Tadeusz Rutkowski, który broni walk klubowych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ale tego samego uniwersytetu, który zajmuje się między innymi historią naszej uczelni. Do jego zainteresowań badawczych należą dzieje Polski w XX wieku. No, ostatnio publikował chociażby takie prace jak Józef Polikarp Brudziński, budował w dniach zamętu i zwątpienia.
nauki historyczne w Polsce w latach 1944-70, zagadnienia polityczne i organizacyjne, czy Stanisław Kot między nauką a polityką. Z kolei po prawej stronie chciałbym Państwu przedstawić dr Agnieszkę Janiak-Jasińską, specjalistkę od historii społecznej, także uprawiającą to diaboliczne gender studies, współwydawcę serii Kobieta i, która prezentuje aspekty historii społecznej, także no, historii kobiet. No, jej praca magisterska opublikowana już jakiś czas temu dotyczyła reklamy prasowej w XIX wieku. Tutaj w Polsce była praca pionierska wydana, co mi się wydaje, godne podkreślenia. Nieco dalej na prawo profesor Michał Leśniewski, także z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista dziejów powszechnych Imperium Brytyjskiego, w tym także do polityki zagranicznej Imperium Brytyjskiego, również względem naszej części regionu. Zainteresowania profesora Leśniewskiego także koncentrują się na tych relacjach wewnątrz imperium i zwłaszcza tym, co się działo się w południowej Afryce. No, ostatnio publikował w języku angielskim książkę poświęconą incydentowi w Trip River w 1847 roku, ale także bez odczytywania tytułów prace dotyczące relacji między Burami, Brytyjczykami i Afrykanami w XIX wieku, czy też monografię wojny burskiej. I używając języka wojskowego, no, flankuje mnie po prawej stronie profesor Maciej Górny, historyk z Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk, no, historyk slawista, także no, badacz między innymi Wielkiej Wojny, współautor naszej wojny, właśnie historii Wielkiej Wojny w Europie Środkowo-Wschodniej, która się rozpoczyna zdaniem właśnie profesora Górnego oraz współautora profesora Włodzimierza Borodzieja gdzieś około 1912 roku i kończy się w 1923 roku, także mam nadzieję, że zgadzasz się z tymi, jestem pewien, zgadzasz się z tymi cezurami, wkrótce wyjdzie druga część tej pracy. Także autor takiej książki jak Wielka Wojna Profesorów, w których bada go historię kulturalną, kulturową pierwszej wojny światowej, czy też Kreślarze Europy, geografowie granice międzywojennej Europy. No, ja nazywam się Piotr Szlanta, też jestem historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, jestem historykiem i politologiem, zajmuję się przełomem historią XIX wieku, przełomu XIX i XX. No, ostatnio kilka lat temu biografię Wilhelma II, natomiast no, teraz jakoś no, może nie na dniach, a na tygodniach ma się ukazać moja książka dotycząca stosunku Wilhelma II i do jego polskich poddań. To tyle gwoli wstępu do tego naszego spotkania. Tak, oczywiście, proszę bardzo. To ja pozwolę sobie na tak? Przepis, bo skoro diaboliczny gender to został przywołany, oczywiście, to mówię z uśmiechem, no to trochę wejdę w swoją rolę i tak nieprotokolarnie. Zachowam sobie maleńki przepis, proszę Państwa. Nie wiem, czy słychać? Głośnie tak. Bo Pan Profesor mówił o symboliczce daty 11 listopada. I muszę tu zrobić ten mały przepis, bo to rzeczywiście bardzo symboliczna data. Dokładnie w tym samym dniu Józef Piłsudski spotyka się z Centralnym Komitetem Politycznym Równouprawnienia Kobiet w Polsce. Z reprezentacją wszystkich kobiet polskich, które zdążyły porozumieć się pomiędzy podziałami politycznymi od skrajnej lewicy po prawicę, z reprezentacją kobiet wszystkich środowisk społecznych, od robotnic po ziemianki, i ustalić, że wszystkie one żądają 5-przymiotnikowego prawa wyborczego. I one tego 11 listopada spotykają się z Piłsudskim, wręczają mu pisemną rezolucję, którą mówią: Polska ma być demokratyczna, żądamy 5-przymiotnikowego prawa wyborczego. To oznacza prawa, które przede wszystkim spełni ich żądania, będzie prawem powszechnym, obejmującym także kobiety. Więc skoro tak mówimy o tym 11 listopada jako rzeczywiście takim haśle wywoławczym, prawda? Trochę takiej symbolice dnia, to może warto pamiętać, że to jest taki dzień, w którym nie tylko Piłsudski się objawił i rzeczywiście tak symbolicznie stanął na czele, ale w którym było także miejsce na powiedzenie, że ta przyszła Polska będzie demokratyczna, to znaczy łącznie z kobietami. I że po raz pierwszy
te kobiety tak politycznie zadziałały razem i poważnie zostały potraktowane. Przypis mały do wątków, no, pojawi się dużo później. Czy rzeczywiście poważnie, mieliśmy do czynienia rzeczywiście z równouprawnieniem, do tego jeszcze wrócimy, ale dziękuję Ci. Ale symbolika taka istotna. Za wstępno Piłsudskie, czyli dla niego to były bardzo intensywne dni. Tego 10 listopada to odbył bodajże 20 spotkań politycznych, tak? Z różnymi przedstawicielami różnych grup politycznych, także i ze środowiskiem kobiet. Ale to ma być panel dyskusyjny, więc miałbym tutaj do Was wszystkich takie pierwsze z pytań. Jak sądzicie, dlaczego to wypracowanie tego nowego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej było tak długotrwałe i bolesne? Czy występujące tutaj problemy narodowościowe, społeczne, no, trzeba było rozwiązywać metodami siłowymi? Czy przy wykreślaniu tychże map tych konfliktów no, militarnych, użycia sił, przedłużania tejże przemocy, czy można było tego uniknąć? Tak? Maciu, może Ciebie poproszę, jako może od tej strony, jeżeli zechciałbyś jako pierwszy, po prawej stronie. Dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo mogą mnie usłyszeć. Nie, w ogóle nie. Mamy tak, nam świeci się, że jest piękna włączone. Zieleń. To już musiałbym sobie nim gardło pędzlować. Teraz dobrze? Dobrze. Dobrze, to za cenę urazu kręgosłupa będę się starał być słyszany. Dlaczego było tak trudno zakończyć tę wojnę i dlaczego to tak długo trwało? No, przyczyn jest oczywiście bardzo dużo. Jedna z takich, o których, które z jednej strony są oczywiste, ale być może dlatego, że one są takie oczywiste, to o nich nie myślimy, jest to, że w całym tym regionie pełnym ludzi najlepszej woli, przekonanych, że będą budować państwa demokratyczne, dające prawa mniejszościom, dające prawa kobietom, bo to nie jest polska specyfika, prawie wszystkie nowo utworzone państwa w regionie nadają prawa wyborcze kobietom. Jakby z jednej strony wszyscy chętnie, przynajmniej werbalnie, nadadzą te prawa mniejszościom, ale jednocześnie nikt sam nie chce być mniejszością. To jest intelektualne wyzwanie, na które żaden ruch narodowy w tym regionie, poza Żydami, nie był gotowy. Do tego trzeba mieć jakąś tam wiedzę, trzeba o tym pomyśleć. Know-how trzeba mieć. Zaplanować to, jak nasze przedstawiciele, w jaki sposób nasz naród będzie reprezentowany w państwie, w którym dominującą stroną jest jakiś inny naród. Taka refleksja się rodzi dopiero w okresie międzywojennym. Pierwsza taka, znaczy poza żydowską reprezentacją polityczną, która w ten sposób myśli już od początku. W innych grupach narodowościowych to się pojawia dosyć późno. W latach 20. w Rumunii powstaje taki węgierski ruch polityczny w Siedmiogrodzie, który się nazywa Transylwanizm i on zasadniczo deklaruje wierność państwu rumuńskiemu i odrzuca również węgierski nacjonalizm, uznając, znaczy też formułując poniekąd lekko szowinistyczne hasła, z tym, że ten szowinizm jest w ich wydaniu regionalny. Nie jest to szowinizm narodowy. Inne mniejszości mają z takim ustawieniem się w tej nowej rzeczywistości potężne problemy. Ślązacy próbują nawet być obecni na konferencji paryskiej, składają oferty głównie Czechosłowakom, natomiast działacze śląscy trafiają do więzień zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie granicy i z obu stron patrzy się na nich jak na zdrajców. W miejscach, które można by pomyśleć, że nadawałyby się do tego, żeby tworzyć takie poligony współżycia międzynarodowego, powiedzmy. No. W Prusach Wschodnich, które są niemiecką enklawą otoczoną Polską i Litwą i Gdańskiem, zamiast dążyć do tego, żeby jakąkolwiek współpracę, czy w ogóle jakąkolwiek komunikację z tymi sąsiadami poza Gdańskiem nawiązać, buduje się najtwardszą wersję
niemieckiego nacjonalizmu, o czym Robert Traba napisał bardzo, bardzo dobrą książkę, o tym jak wschodniopruskość tam się wykuwa nowy niemiecki nacjonalizm, ludzi, którzy w zasadzie w domu mówią po polsku, bo to są Mazurzy. No więc jakbym miał sobie wybrać taką jedną odpowiedź, która tłumaczy, dlaczego tak trudno było zakończyć te konflikty, to ona by była w planie ogólnym taka, że bardzo dużo środowisk, które w momencie wybuchu pierwszej wojny były może niebierne, ale mało aktywne, w czasie pierwszej wojny się zaaktywizowały i w szczególności przedstawicielstwa grup etnicznych żyjących na tym terenie formułowały takie postulaty, które się wzajemnie w żaden sposób nie dawały pogodzić, bo każdy był fantastycznie koncepcyjnie przygotowany do tego, żeby być większością we własnej ojczyźnie. Nikt nie był gotowy na to, żeby stać się mniejszością w ojczyźnie wspólnej. Michale, chciałbyś może tutaj zabrać głos? Ty też jako badacz Imperium Brytyjskiego, no nie tylko Polska uzyskiwała, kraj naszego regionu, ale chociaż no Irlandia, tak, w podobnych warunkach. Także był porządek imperialny, mieliśmy do czynienia z konkurującymi nacjonalizmami, konfliktem także religijnym, czy też ostrym konfliktem wewnętrznym zakończonym wojną domową w latach 1922-23. Czy po pierwsze, teoretycznie się mówi, że historyk nie powinien mówić, że nigdy się coś nie może wydarzyć. Ty zadałeś najpierw pytanie, czy te konflikty były nieuniknione. Moim zdaniem były. Zbrojne, znaczy... Były nieuniknione i to jakby w postaci zbrojnej. Dlaczego? Dlatego, co powiedział mój przedmówca. Bo można zadać proste pytanie, które nie jest prostym pytaniem. Do kogo powinien wtedy należeć Lwów? I każda ze stron miała równie dobre argumenty. Ja nie chcę stawać po żadnej w tym momencie stron. To nie jest jakby myślenie historyka. Prywatnie można sobie porozmawiać o różnych rzeczach. Natomiast zadajmy, zwłaszcza jeżeli sobie przypomnimy, i to będzie pewne podobieństwo też do kwestii irlandzkiej, że ta granica ukraińskości i polskości nie była jednoznaczna i wyraźna. Ona często dzieliła jedną rodzinę, braci, kuzynów i tak dalej. To nie jest tak, że mamy wytyczone jasno granice, gdzie możemy łatwo przeprowadzić linię, czy to będzie jedna, druga czy piąta wersja linii Kerzona, czy jakiejkolwiek innej sobie wymyślimy. Nie ma takiej linii. Te społeczności nie dość, że mają odrębne ambicje, to żyją, czy aspiracje, to żyją w takim wymieszaniu, i w takim, no właściwie szukamy właściwego słowa, no wymieszaniu, zostańmy przy tym, że właściwie, no właśnie, albo ktoś zaakceptuje dominację drugiej strony, na co nikt praktycznie nie jest gotowy, albo próbujemy wytyczyć jakąś linię podziału. Problem polega na tym, że jej się wytyczyć nie da, bo jakbyśmy jej nie wytyczyli, ktoś będzie niezadowolony, nie ma siły. I to de facto dotyczy wszystko jedno, gdzie będziemy patrzeć, czy to będzie granica między Polakami i Ukraińcami, czy to będzie granica między Litwą a Polską, czy będzie granica między Łotwą a Litwą, też we pozorom były problemy, a gdzie granice, i właściwie może, ale nawet w przypadku Finlandii nie jest proste, jak wiemy, właściwie w żadnym przypadku nie było proste. Zresztą tu jest o tyle podobieństwo do wspomnianego przez ciebie kazusu irlandzkiego, no bo też dzisiaj łatwo, nie wiem, historykom irlandzkim mówić o różnych kwestiach podziału, tylko pytanie, gdzie biegła granica podziału między Irlandczykiem a Brytyjczykiem. To nie jest tak, że każdy katolik uważał się za Irlandczyka, a każdy protestant za Ulsterczyka czy Brytyjczyka. Nie, ta linia nie biegła. Jakby tak często sprowadzamy, bo jest wygodnie. Bo to wtedy, zwłaszcza dydaktycznie, dobrze przedstawić, jest klarowne, proste, tylko że jest fałszem tak naprawdę. Wystarczy wspomnieć, że kiedy w 1916 roku wybuchło powstanie wielkanocne w Dublinie, to większość irlandzkich mieszkańców Dublina
delikatnie mówiąc, nie była zadowolona. Z bardzo różnych powodów, żeby było jasnych. Tych powodów było bardzo dużo, ale były sceny, kiedy kobiety irlandzkie, nie brytyjskie, irlandzkie katolickie kobiety obrzucały, nie wiem, obierkami ziemniaków i jajkami prowadzonych do niewoli powstańców. To się zmieni niedługo potem, dlatego że Brytyjczycy tam się niezbyt inteligentnie zachowali. To jest osobna kwestia. Natomiast pamiętajmy, no to jest problem, gdzie przeprowadzić tą granicę. Tam ex post jest łatwo wydawać takie proste deklaracje, a granica powinna być tu, tam czy owam. Ale to nie było proste. W żadnym wypadku. I stąd musiało rodzić konflikty. Tym bardziej, że polityką wszystkich trzech dominujących w Europie Środkowej mocarstw było podsycanie konfliktów etnicznych jako metoda rządzenia, dziel i rządź. I jeżeli to jeszcze weźmiemy pod uwagę, no to właśnie na ten miszmasz etniczny nakłada się, no ja mogę użyć takiego wspomnienia osobistego, mój dziadek służył w armii carskiej w szwadronie ułanów, który składał się tylko i wyłącznie z Polaków i służył do tłumienia rozruchu wśród Kozaków. Dlaczego? No bo wiadomo było, że Polacy nie będą mieli skrupułów. Tak jak Kozacy nie mieli skrupułów wobec Polaków. To jest klasyczny przykład. No i teraz, jeżeli budujemy przez wiele pokoleń te antagonizmy, które są często naturalne poza wszystkim innym, czy w jakimś sensie naturalne, no to mamy gotowy problem, a tu mamy jeszcze problem, że właściwie no, nie mamy mocarstwa, państwa, kogoś, kto by nadzorował realnie ten proces. To musi wykuć się samo. Dziękuję. Agnieszko, czy może w takim razie kobiety miały, które weszły do polityki na przełomie XVIII-XIX roku i brały udział także w tworzeniu tychże państw, może one miały jakieś pomysły dotyczące właśnie pokojowych metod ułożenia, sformułowania nowego ładu w tej części Europy, czy może się... Tak, to już... Koledzy mówią, każdy ma swoje pole do wypowiedzi, ale ja zanim odpowiem na to pytanie, ale o, teraz dobrze? Teraz, o. To jeszcze, no muszę powiedzieć, że oczywiście zgadzam się z przedmówcami i myślę, że do tych konfliktów, o których panowie mówili, musimy dołożyć jeszcze ważne kryterium ówczesnych podziałów klasowe, które na te etniczne, narodowościowe, religijne nakładało się i rzeczywiście przy takiej kumulacji tych konfliktów chyba nie było innej drogi, zwłaszcza, że dialog prowadzony, jakkolwiek był prowadzony był przy bogactwie argumentów, które były, wydawały się być równie ważne. To znaczy oczywiste jest, że kiedy próbujemy przekonać do czegoś drugą stronę, to nasze argumenty są najważniejsze, prawda? Ale w tych okolicznościach naprawdę nie można było stwierdzić, dlaczego argument etniczny ma być ważniejszy od historycznego albo odwrotnie, że nie wynikało to tylko ze strategii negocjacyjnej, ale rzeczywiście nie było powszechnego przekonania, że ważniejszy jest argument historyczny Litwinów w kwestii Wilna niż etniczny Polaków. I że nawet stojąc, spróbujący rozsądzić to, ktokolwiek by chciał dystansować się, nie mógł powiedzieć, że któryś porządek jest mniej istotny od drugiego. Co do kobiet, to muszę powiedzieć tak, one miały przez chwilę chyba ogromne przekonanie, że wejście kobiet do polityki na równych prawach z mężczyznami zmieni politykę. To był jeden z argumentów przez wiele lat przytaczanych w walce o dostęp do równych praw politycznych, to przekonanie, że kobiety ze swej natury, z istoty płci są gotowe do dialogu, są gotowe do rozwiązywania pokojowego konfliktów, do rozmowy, są wrażliwsze, empatyczne, z natury rzeczy cenią sobie pokój, są bardziej zapobiegliwsze. Kobiety, generalnie większość ówczesnego świata uważała, że jest coś takiego jak specyfika płci i że to i mężczyźni, i kobiety wielu uważało, że rzeczywiście jest taka obiektywna różnica między kobietami i mężczyznami.
I wychodząc z tego założenia, nawet działaczki ruchu kobiecego uważały, że w związku z tym, jeżeli te kobiety o takich cechach wejdą do polityki, która jest zdominowana przez jest męska i siłą rzeczy ma męskie cechy, jest wojownicza, brutalna, agresywna, bo tak definiowano płeć męską, to znaczy, że ta polityka się zmieni. Że właśnie kończy się czas wojen, zacznie się czas współpracy. No, tu padały konkretne, często w wystąpieniach publicznych kobiet padały konkretne przykłady, jak zmieni się język polityków, który przestanie być wulgarny, przestanie być, czy to polityku lewicy, czy prawicy, nie będzie wystąpień grożących już przeciwnikom politycznym. No i bardzo szybko, pierwsze miesiące polityki uprawianej przez kobiety w zdominowanym przez mężczyzn parlamencie pokazały, że nic z tego się nie spełni. Że to się nie odmieni jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki. Oczywiście one wyciągały wniosek z tego taki, że wynika to z niedoreprezentacji kobiet. Bo my musimy uświadomić, że to wejście kobiet do polityki jest naprawdę symboliczne. Podam przykład Parlamentu Polskiego, tak? Przez całe 20 lat II Rzeczpospolitej w ławach poselskich zasiadało łącznie około 2,5 tysiąca parlamentarzystów, w tym 49 kobiet. Tak? W odsetkach możemy powiedzieć 2%. Mamy średnio 2% kobiet w polskim parlamencie. Mamy jeden wyjątek, to jest początek lat 30, gdzie ich jest aż 4%. To jest jednorazowa akcja. No więc jakby dla nich jest oczywiste, że przy tej wnikłej skali reprezentacji one nie mają realnych możliwości zmiany tej polityki, ale same często przyznają też, że to wcale nie jest tak, że te waleczne charaktery ujawniają się nie tylko wśród mężczyzn i że często rozwiązanie pewnych konfliktów politycznych wymaga działań taktycznych, które nie są zgodne z jakim poczuciem przyzwoitości, z przekonaniem o możliwości łagodnego i spokojnego rozwiązywania konfliktów. Więc rzeczy same nie zmieniły polityki od tej strony, tak jak same zapowiadały. Natomiast na pewno pokazały, że w tej polityce sobie dobrze radzą. Bo mamy parlamentarzystki, które przez 4 kolejne kadencje zasiadały w parlamencie i stanowiły istotny wkład intelektualny, polityczny w ówczesne życie, nie tylko zresztą polskie życie parlamentarne i polityczne, to samo obserwujemy w innych krajach, właściwie można powiedzieć w jakiejś mierze, nie wiem czy zaskakujące, bo mnie już nie, ale może chyba dziwić fakt, że właściwie ten odsetek kobiet w parlamentach naszych sąsiadów był zawsze wyższy. Tak? W Republice Weimarskiej, no krótka ta republika, ale nigdy nie spadł poniżej 10%. Tak? W Czechosłowacji mamy taki najwyższy wskaźnik, prawie 6% kobiet w parlamencie. On ma tendencję spadkową jak wszędzie, ale nigdy nie spada poniżej 3%. Na Węgrzech 7%. Też tendencja spadkowa do 5%, ponieważ wszędzie w latach 30., gdzie pojawiały się tendencje nacjonalistyczne, rządy autorytarne, tam spadek kobiet w parlamentach jest widoczny. Natomiast on zawsze jest u sąsiadów wyższy niż w Polsce, co świadczy o pewnym konserwatyzmie społeczeństwa polskiego, ale to byłoby też bardzo duże uproszczenie. Więc no tak tytułem chyba jednak tylko takiego ogólnego, ale zagajenia. Słyszeliśmy tutaj o tym, że ta wojna była nie do uniknięcia, że wojna pogłębiła podziały etniczne, prowadziła do etnicyzacji, jak to się określa, społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. No jeden z takich przykładów, chociażby pomoc charytatywna kierowana do uchodźców w monarchii austro-węgierskiej, tych, którzy się schronili przed rosyjską inwazją, no była dzielona według właśnie kryteriów etnicznych i religijnych, no bo łatwiej było zorganizować obóz dla uchodźców będących Polakami, czy Żydami, czy Ukraińcami, wtedy można zatrudnić jednego nauczyciela, zbudować jedną świątynię, czy zapewnić obsługę administracyjną w jednym języku. Skoro także była tutaj mowa o Lwowie, że tutaj oddam głos mojemu koledze, uczestniczyłem niedawno w takiej konferencji właśnie w Lwowie dotyczącej doświadczenia wychodzenia z wojny miast w Europie Środkowo-Wschodniej i
słuchałem referatu jednego z ukraińskich historyków, który na przykład twierdził, że ta walka o Lwów, która wybuchła no 1 listopada 18 roku, ona była w dużej mierze toczona przez siły zewnętrzne. Tak? To byli głównie ukraińscy oficerowie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, dawni oficerowie regularnej armii austro-węgierskiej, którzy mieli pewien kodeks wojskowy i na przykład w pierwszych dniach konfliktu wypuszczali na słowo honoru polskich oficerów, swoich dawnych kolegów z wojska, tak mówiąc, że jeżeli ci nie będą walczyli przeciwko Ukraińcom, to mogą być wolni. Natomiast no, wielu też ukraińskich żołnierzy walczących o Lwów, dla nich ta wojna była niezrozumiała. Owszem, chcieli tworzyć Ukrainę, ale u siebie na wsi, tak, w małych miasteczkach. Lwów dla nich był obcym miastem i ta przemoc, ta brutalizacja tego konfliktu, no, zdaniem tego mojego ukraińskiego kolegi, ona też polega na tym, że ten konflikt po stronie polskiej włącza się młodzież, ludzie, którzy nie przeszli przez szkoły wojskowe, którzy się wychowali między innymi właśnie na Sienkiewiczu, którzy nie przestrzegali tego, a na pewno nie wszyscy, tego kodeksu prowadzenia wojny. Natomiast więc słowem, wojna polsko-ukraińska o Lwów była w dużej mierze toczona rękami no nie mieszkańców miasta, tak, którzy także tworzyli rodziny no wieloetniczne, rodziny mieszane. Natomiast tak, skoro oczywiście kwestie socjalne też są tutaj istotne, mam nadzieję, że też wrócimy do kwestii ziemi, starczy jeszcze czasu, ale przekazując głos mojemu koledze, prosząc go też o odpowiedź na to pytanie, miałem do Ciebie, Tadku, jeszcze takie jedno pytanie uzupełniające. No tak, skoro były konflikty etniczne, skoro było takie dążenie do egalitaryzacji życia społecznego, tak, do demokratyzacji, do przekazania właśnie ludowi, suwerenowi rządów, to dlaczego w takim razie nie zatriumfował tutaj komunizm? Tak? Może on był jakimś takim radykalnym rozwiązaniem? Tak? Pytanie jest trudne. Ja chciałem zacząć od poruszenia tych kwestii, które może tu jeszcze nie padły. Jeszcze banałem jest stwierdzenie, że to, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej i generalnie w tej części Europy, to jest upadek wielkich mocarstw w tego regionu. A przede wszystkim rozkład Rosji, klęska Niemiec, rozpad Austro-Węgier, czyli jest to tworzenie czegoś nowego na gruncie państw, imperiów, które istniały w tym kształcie ponad 100 lat, w zasadzie więcej. A czyli innymi słowy, upada ten kształt administracji częściowo, aparatu władzy, także, który do tej pory tutaj funkcjonował, upada w takim, no właśnie, to troszkę już tutaj zwłaszcza profesor Górny mówi, no, upada autorytet warstw rządzących. Sposób na to. No nie jest przypadkiem, bo to chyba też nie do końca wybrzmiało, że te prawa dla kobiet chodzi, prawda? Ale generalnie też i powszechne prawo wyborcze, i prawa socjalne, one są w dużej mierze przyznawane w tej skali właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na Zachodzie trwa ten proces znacznie dłużej, ponieważ tu dochodzi do załamania się istniejących struktur państwowych, także prawnych, na czegoś, co robi wrażenie takiego wielkiego kotła, prawda, z którego nie wiadomo, co się wynurzy. I w tym aspekcie faktycznie nie widać, zwłaszcza, że trzy mocarstwa, które w tym regionie istniały, naprowadziły swoją politykę narodowościową, swoją politykę wewnętrzną. No, nie widać takiej możliwości, żeby to się dało w danym momencie, no, w sytuacji roku 18 pogodzić w sposób właśnie spokojny, no tak jak trochę się rozstała Słowacja z Czechami, a w roku 91. To jest po prostu niemożliwe i tworzy się w zasadzie nowa jakość, która też wymaga pewnego utrwalenia świadomości wielkiej tego świata, bo o tym, co już nie było powiedziane, to, że powstanie Polska w takim innym kształcie, że powstanie Czechosłowacja, co będzie na wschód, prawda, jaka będzie granica Polski i jakie tam będą kraje, to nie jest takie oczywiste.
i co zresztą ostatnio, ale rzecz wiadomo, ale dobrze pokazał profesor Andrzej Nowak, prawda, byt Polski jako kraju samodzielnego nie był wśród możnych tego świata taki oczywisty. Można było sobie wyobrazić świat, Europę bez Polski. I to, co jeszcze może nie padło, to jest kwestia dramatycznych warunków bytowych. Nędzy, głodu, tego, co już właśnie trochę profesor Górny powiedział, no właśnie tego dążenia do, znaczy kojarzenia tej sytuacji z tym, co było wcześniej, z ustrojem, sytuacją, która była wcześniej, dążenie, stworzenie czegoś nowego, no bo dotychczasowa polityka elity nie były w stanie zapewnić no właśnie normalnego choćby życia. I na tym tle jeszcze mamy rewolucję w Rosji, rewolucję, która oddziaływuje i w sposób pobudzający nastroje radykalne, ale też od pewnego momentu zwłaszcza je hamujący. To jest może częściowo odpowiedź na twoje pytanie. Prawda, że to, co się dzieje po rewolucji, po zamachu stanu bolszewickim, no jest jednak zarówno przez elity, ale przez naszą część, no, przynajmniej świadomego społeczeństwa, odbierane jako coś, co jest już anarchią, co jest czymś niedemokratycznym, co jest czymś jakimś jednak wynaturzeniem. Oczywiście bardzo mocno wpływa na postawę elit społecznych dotychczasowych, także tych lewicowych, jak i na postawy choćby kościoła, tak? Który wzmacnia ten odruch krytyczny wobec tego, co robią bolszewicy. I z jednej strony, z drugiej strony mamy coś, co często w publicystyce było nazywane, prawda, przybieraniem kostiumu, czyli innymi słowy przeprowadzaniem reform czy pewnych być może w większym zakresie, niż by to zrobiono normalnie, właśnie ze względu na konieczność szczepienia, prawda, czy społeczeństwa przed bolszewicką zarazą. Tutaj takim z głośniejszych elementów na przykład był 8-godzinny dzień pracy. No i potem była sytuacja, kiedy polscy robotnicy to 8 godzin, Niemcy 10 godzin i polscy nie są na przykład, no, polskie firmy nie są konkurencyjne wobec Niemiec. Czyli, ale tego typu działania, także wybory, także prawa kobiet powodują, że powiem, stworzenie pewnego wentylu przed nadmiernym radykalizmem. Tylko że to nie dotyczy częściowo Europy, znaczy terenów, powiedzmy, na wschód od linii Kersona, czy jest to linia absolutnie umowna. Tam na dużej mierze zaczyna się z jednej strony bardzo drastyczne dochodzenie swoich praw socjalnych, z drugiej strony anarchia, brak władzy. Po trzeciej strony od pewnego momentu niezwykle częste zmiany stanu posiadania danych terytoriów przez poszczególne ze stron. To widać bardzo, bardzo wyraźnie na przykładzie Kijowa, który przechodzi z rąk do rąk kilka razy, tylko już ludność czy Kijowa, czy okolicznych miast jest obojętna, boi się tylko nowego, na zasadzie przyjdzie na nowo rabować. Tak? To już jest, tutaj gdzieś pojawia się właśnie to wyjałowienie polityczne, brak struktur. Być może właśnie gdyby nie rewolucja bolszewicka, ten proces przebiegałby inaczej. Trudno powiedzieć, czy lepiej, być może mniej gwałtownie. Czy ja, jeżeli mógłbym coś dodać, to znaczy, bo dwie rzeczy, znaczy rzeczywiście warto podkreślić, zaczynając od jednej kwestii, to co padało, to, ale to naprawdę trzeba mocno podkreślić, to znaczy tą nędzę, która dotyczyła tej części Europy. Musimy sobie uświadomić, że o ile na froncie zachodnim pierwsza wojna światowa to jest przede wszystkim dramat, tragedia, masakra o wojny pozycyjnej w okopach, gdzie giną żołnierze i po prostu jest to koszmar. Wystarczy przeczytać na Zachodzie bez zmian i widzimy, jaka jest ta wojna. Ale w tej części Europy, gdzie
też mamy przykłady takiego doświadczenia, Wide, Przemyśl i to, co tam się działo. Jednak takim dojmującym doświadczeniem większości ludzi był głód i niedobór praktycznie wszystkiego. To jest tak, że ci ludzie, kiedy kończy się wojna, jakby dla nic się nic nie zmienia, bo jakby w sklepach się więcej nie pojawiło. Jakby nie ma większych możliwości. Gospodarki, pamiętajmy, Niemcy uprawiali na tych terenach gospodarkę rabunkową, Rosjanie wcześniej wycofując się też niszczyli i wywozili co mogli. To jest jakby jeden element, który się nakłada. I tu jest rzeczywiście pytanie, ja na nie nie będę udzielał odpowiedzi, bo nie znam jej po prostu. To znaczy, dlaczego w tych warunkach skrajnego głodu jednak paradoksalnie komunizm, który mógł się wydawać rozwiązaniem pewnych problemów, jednak w większości krajów tego rejonu ostatecznie nie zaistniał, a w każdym razie był przyjmowany niebezkrytycznie, o tak to nazwijmy. Natomiast jeszcze wrócę na chwilę do tej kwestii demokratyczności, bo tu padło takie zdanie, że ta demokracja na Zachodzie to coś starszego, bardziej trwałego, w dłuższym procesie. To jest też takie uproszczenie, które bardzo często przyjmujemy. Tu Agnieszka mówiła o tej reprezentacji kobiet. Oczywiście we Francji była zerowa do 1946 roku. Prawda? Na przykład w Wielkiej Brytanii słowo demokracja do I wojny światowej było ogólnie obelżywym słowem i jakby symbolem ochlokracji, czy czegoś nawet, trudno coś gorszego sobie wymyślić, ale trudno. Pierwsza ustawa, która dawała powszechne prawo wyborcze mężczyzn i ograniczone prawo wyborcze kobiet, to jest 1917 rok. Czyli dwa lata wcześniej, nawet właśnie rok wcześniej, niż to ma miejsce, więc też pamiętajmy, oczywiście są zupełnie inne powody, dla których to tak wygląda, żeby było jasne, nie? Ale pamiętajmy, że elity państw zachodnich także w swoim myśleniu o tej części Europy były niezwykle konserwatywne. Znaczy dla ludzi takich jak Arthur Balfour czy Lord Curzon tak naprawdę stała się tragedia, znaczy pewien uporządkowany świat, w którym wszystko było jasne, w którym wiadomo było, Brytyjczycy nie mieli dobrego zdania o Rosji i ogólnie uważali ją za azjatycki, zacofany kraj, ale to nie zmienia faktu, że Rosja była trwałym elementem pewnego układu sił, które wiadomo było, jak się zachowa w pewnej określonej sytuacji. Była czynnikiem gry politycznej od co najmniej 1815 roku, który jakby było jasne, jak zareaguje. Tymczasem w miejsce pewnego ułożonego ładu, który był przewidywalny, przynajmniej takim się wydawał do 1914 roku, możemy się kłócić, czy 13, czy 12, czy 11, ok, ale w każdym razie do końca pierwszej dekady XX wieku, w miejsce tego ładu, ja mówię z perspektywy tych polityków, pojawia się coś, co jest właściwie chaosem i anarchią. I właśnie nie wiadomo do końca, jak się w tej sytuacji zachować, co z tym fantem zrobić. No tak, ale siły zachodnie, znaczy zachodnie mocarstwa mają ograniczony wpływ na to, co się dzieje w tej części Europy, ale faktycznie z punktu widzenia Londynu Europa kończyła się na wschodnich przedmieściach Berlina, tak? Tak przynajmniej Henry Kissinger w swojej książce. Agnieszka, chciałaś coś dodać do kwestii tej nędzy konfliktów społecznych. Tak, i tego zagrożenia komunistycznego, które szczęśliwie nie stał się rzeczywistością na ziemiach polskich, i jakby to muszę powiedzieć, że ja bym to też tak publicznie doceniła, jednak stosunkowo szybkie i skuteczne właśnie działania pierwszych władz polskich, tak, w gaszeniu tych strasznych pożarów, które miały szansę wybuchnąć, wynikające z tego, o czym panowie mówili, tej fatalnej, rzeczywiście dramatycznej sytuacji mieszkańców. Ja podam państwu przykład bardzo bliski, część z państwa z pewnością go zna. Przecież nieopodal Warszawy jest osada, w której,
której 40 tysięcy ludzi przed I wojną światową żyło z istnienia jednej fabryki. Ja mówię o Żyrardowie, tak? Który od początku, od wybuchu wojny, aż do jej końca był uwikłany w wojnę. Bo właściwie od samego początku Żyrardów jest, w cudzysłowie powiem, na froncie, bliżej bądź dalej. No, na bliskim zapleczu, tak. Tak, tak. I już właściwie w październiku 14 roku fabryka tam nie działa. Jak fabryka nie działa, to nikt nie działa, bo całe rzemiosło skupione wokół, handel skupiony wokół, zaspokaja potrzeby mieszkańców Żyrardowa, którzy mają jedyne źródło dochodu, jest praca w fabryce. W związku z czym rzeczywiście to jest niesamowity kataklizm. Kiedy Rosjanie się wycofują w lipcu 15 roku, wysadzają fabrykę w powietrze. A więc i mieszkańcy Żyrardowa tracą wręcz nadzieję na to, że w warunkach wojennych uda się wznowić pracę fabryki i znów przywrócić stałe, w miarę stałe, choć zawsze niewielkie, ale stałe źródła dochodu. I kiedy, tam rzeczywiście sytuacja jest beznadziejna. W końcu wojny mieszka już niespełna 20 tysięcy w Żyrardowie ludzi, non-stop głodujących, zoburzałych. Mam do czynienia z patologią społeczną, ze wszystkim naprawdę, co może przynieść tak zła sytuacja ekonomiczna. I tam w listopadzie władzę przyjmuje w Żyrardowie Rada Delegatów Robotniczych, złożona z socjalistów i komunistów. Zdecydowana większość w Radzie to są socjaliści, 25 na 60, duża grupa 17, może bodajże bezpartyjnych, ale spora grupa 13 komunistów chodzi. I ramię w ramię socjaliści z komunistami w Żyrardowie mówią, że kluczowym problemem jest rozwiązanie głodu mieszkańców tego miasta. I zwracają się do rządu polskiego z żądaniem nacjonalizacji fabryki, bo fabryka od zamierzchłych czasów była prywatna i w dalszym ciągu jest własnością prywatną. Właściciele, to jest akcjonariusze 36 tysięcy akcji, rozproszeni po całej Europie Środkowo-Wschodniej, nie są w stanie ani przywrócić pracy w fabryce, ani jej odbudować, nie za bardzo nawet mają czym, bo nie mają kapitału po wojnie. Boliby się także robić cokolwiek w takim chaosie gospodarczym, prawnym, braku bezpieczeństwa, inwestycji, więc nie robią nic. Nie mogą, ale też nie chcą robić nic. I reprezentacja tej Rady Delegatów Robotniczych jedzie do Warszawy i żąda nacjonalizacji fabryki. Dlaczego żąda? I to nawet mamy w dokumentach. Nie przemawia za tym idea nacjonalizacyjna, tylko wierzą w to, że państwo jest w stanie jako jedyne spróbować na gruzach fabryki uruchomić jakąkolwiek fabrykę, resztki tej fabryki, by dać ludziom pracę, tak? Socjaliści wyraźnie mówią swoim kolegom komunistom w Radzie Delegatów, że to nie jest żadna realizacja wielkiej idei zmiany świata, że oni potrzebują rozwiązać problem społeczny. I tu jest reakcja rządu bardzo dobra, mi się wydaje, i właśnie to jest jeden z przykładów pokazujących, że mamy w tych czasach także bardzo skuteczną politykę odsuwającą to niebezpieczeństwo, ryzyko rzeczywiście rozprzestrzenienia się rewolucji komunistycznej. Otóż rząd korzysta wówczas z dekretu o zabezpieczeniu mienia właścicieli, majątku prywatnych właścicieli i nie nacjonalizuje fabryki, ale wprowadza zarząd państwowy fabryką, co oznacza, że nie pozbawia właścicieli własności dla zasady. Pokazuje wyraźnie, że chroni własność prywatną, ale jednocześnie stara się rozwiązać problem tych ludzi i natychmiast zapożyczone pieniądze inwestuje w Żyrardów, by postawić go na nowo. I rzeczywiście do 23 roku mamy na nowo odbudowaną, przynajmniej częściowo, fabrykę, w której znowu około 6 tysięcy ludzi ma pracę. Przed I wojną światową tam pracowało regularnie prawie 9 tysięcy ludzi. A więc na przykładzie Żyrardowa, ale takich przykładów w skali Polski i także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej byśmy znaleźli, ta szybka reakcja na ziemiach polskich dla mnie kluczowa. W tak trudnych warunkach ekonomicznych, walutowych, prawnych, każdych innych, ta szybka reakcja, która próbuje pogodzić wartości liberalne, prawda, właśnie chociażby prawo do własności prywatnej, z potrzebą zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności, mieszkańców miast, no i wsi.
Czyli zbierając te, zanim Maćku przekazać Ci głos, zbierając te wątki, Wasze odpowiedzi, czy propozycje interpretacji na tej tezy, czy pytania dotyczącego, dlaczego w Europie tylko wschodniej władnie przyjęli komuniści, interwencjonizm państwa, tak, 8-godzinny dzień pracy, zapewnienie, lęk przed takim chaosem porewolucyjnym, silna pozycja Kościoła. Maćku, coś jeszcze? Ty masz jakiś pomysł? Pamiętajmy, proszę Państwa, i też to jest też taka może wskazówka do wątku, jaki mógłby się ewentualnie tutaj rozwinąć, że mamy do czynienia ze społeczeństwami agrarnymi. Jest powszechne dążenie do reformy rolnej, tak, w tej naszej części świata. PSL w 1919 roku, PSL w styczniu, dostaje tak w dawnym Królestwie Polskim wyborach do Sejmu Ustawodawczego 22%, natomiast oba PSL-e, i Lewica, i Piast w Galicji Zachodniej, gdzie te wybory można było przeprowadzić, 49%. Także liderzy Konstantin Pec, Karlis Ulmanis na Łotwie, Konstantin Pec z Estonii, to są działacze partii chłopskiej. Maćku, czy w takim razie, no właśnie, na Zamku Królewskim działacz PPS-u zawiesił czerwony sztandar, tak, jak powiedziałeś na jednym z wykładów, 13 listopada, i nikt nie śmiał go zdjąć przez kilka tygodni. Tak. Powstaje także Komisja Partia Polski w grudniu. Słowem, dlaczego pomimo tejże właśnie biedy te rozwiązania rodem z Piotrogrodu i z Moskwy nie przyjmują się w tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej? No, krążymy wokół tego kluczowego problemu dla regionu, który jest w przeważnej mierze poza wyjątkami, to znaczy poza ziemiami czeskimi i Austrią, znaczy okolicami Wiednia tak naprawdę, jest rolniczy. I ktokolwiek chciałby tutaj w 18 roku przejąć władzę na dłużej, musi zaoferować coś chłopom. To jest przyczyna, dla której niektórzy gracze polityczni w Europie Środkowo-Wschodniej zachowują się po prostu histerycznie. Znaczy, ukraińska państwowość zaczyna od tego, żeby chłopom rozdać wszystko, co się da, oczywiście kosztem posiadaczy ziemskich. Kolejne uniwersały, które są no, ważnymi dokumentami, takimi stopniami ku ukraińskiej niepodległości, one jakby od czwarty uniwersał powiela to, co w trzecim już jest. Tak, to przekazanie ziemi we własność chłopów bez odszkodowania dla jakichkolwiek właścicieli ziemskich, włącznie z niezbyt licznymi, ale jednak ukraińskimi właścicielami ziemskimi. Efekt jest taki, że chłopi owszem biorą ziemię, ale nie wspierają państwa ukraińskiego. Polityka wobec chłopów to jest też poniekąd odpowiedź na to pytanie, dlaczego rewolucja się tutaj nie udała. No bo zastanawialiśmy się nad tym, co jej zapobiegło ze strony tych młodych państw, które wobec tego zagrożenia stanęły, ale, no ale jakby druga połowa przyczyny, jakby połowy przyczyn należy szukać po stronie komunistów, którzy się nie wykazali wystarczającymi zdolnościami, żeby przeprowadzić swoje. No i jedną z odpowiedzi na to jest właśnie ich polityka wobec chłopów. I to zarówno w Polsce, gdzie nie mieli okazji jej realizować, znaczy zaczęli ją realizować, ale sam pomysł niczego dobrego nie obiecywał, jak i w miejscu, gdzie ją praktycznie zrealizowali, to znaczy na Węgrzech, gdzie... Mówimy o kolektywizacji, prawda? Tak, gdzie komuniści władzę przejęli. No i zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce doszło do różnicy zdań pomiędzy lokalnymi liderami ruchu komunistycznego, a Leninem, który no, z jednej strony wiedział lepiej, z drugiej strony myślę, że to właśnie ta różnica zdań pokazuje, jak bardzo cynicznym był politykiem, zwłaszcza w porównaniu z tymi kolegami z Polski czy Węgier. Lenin radził, żeby chłopom rozdać ziemię, żeby ta Armia Czerwona z Komitetem Polskim weszła do Polski, rozdając ziemię natychmiast. To samo radził Węgrom. Ani Bélo Kun, ani Julian Marchlewski nie byli skłonni się na coś takiego zgodzić.
Dlaczego? No właśnie to, o tym też żeśmy słyszeli. Nędza w miast Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim roku wojny jest niewyobrażalna. Przed kilkoma miesiącami ukazała się książka amerykańskiego historyka Roberta Blobauma, który podejmuje taką no, karkołomną pracę na podstawie danych, które da się zebrać, które oczywiście są wyrywkowe, stara się porównać takie cywilizacyjne wskaźniki dla Warszawy pierwszowojennej i drugowojennej. I z tego porównania wychodzi rzecz no, skandalicznie zaskakująca na pierwszy rzut oka, że do powstania warszawskiego wszystkie te wskaźniki w czasie II wojny wyglądają lepiej niż w czasie I wojny. Mimo getta, mimo Holokaustu, mimo Treblinki. Szansa dla statystycznego warszawiaka na to, że umrze z głodu, na to, że nowonarodzone dziecko umrze w czasie I wojny, była większa niż w okupowanej Warszawie w czasie II wojny, aż do sierpnia 1944 roku. To jakby nie jestem w stanie pójść za jego danymi i weryfikować to, co on twierdzi, ale, no ale tak czy owak to mówi coś o skali problemu. No i ewidentnie tłumaczy też podejście komunistycznych liderów, którzy uważali, że rozdanie, zresztą uważali słusznie, bo rosyjski przykład to właśnie pokazywał, że rozdanie chłopom ziemi krótkoterminowo oznacza, że dostawy jedzenia do miast gwałtownie spadną, czy miasta się jeszcze bardziej wygłodzą. I na to ani węgierscy komuniści, ani polscy komuniści nie chcieli się zgodzić. Na Węgrzech, gdzie tę kolektywizację przeprowadzono, wyglądała ona na tyle zabawnie, że, no, że już wtedy się z niej naśmiewano, to znaczy w wielkich majątkach ziemskich nie zmieniło się zupełnie nic, poza tym, że przestały być własnością swoich arystokratycznych właścicieli, tylko stały się własnością państwa, ale cała ta kadra, ten ekonom, który tym biczem poganiał robotników rolnych, cała no, buchalteria w przypadku większych majątków, to wszystko zostało na miejscu. Dostali czerwoną gwiazdkę na budynek i zmienili pracodawcę, ale poza tym struktura się zachowała. No i coś takiego występowało w komunistycznej polityce wobec wsi w parze z zapowiedziami zmian własnościowych. Czyli no, można powiedzieć najgłupszy możliwy zestaw. Nic chłopom nie dano, a zapowiedziano, że być może będzie się zabierać. I przy pomocy takiej, jakby ta polityka, to co komuniści mieli do zaoferowania, właśnie nie mieli do zaoferowania chłopom, to jest trochę taki dodatek. No to co rzut oka na tę drugą stronę, to jest nie tylko, to są nie tylko nasi nowi przywódcy, no nie tylko polityczne elity państw Europy Środkowo-Wschodniej, które zdają egzamin z empatii wobec swoich obywateli, no ale to są też komuniści, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie ich przelicytować. Dziękuję. Skoro już wiemy, że Marchlewski ani Kun nie utrzymali się na dłużej na tych na obszarach, z kolei dawne elity, jak też usłyszeliśmy, straciły legitymizację sprawowania rządów, także rządów dusz, no część, jak chociażby Mikołaj II wręcz zszedł z tego świata. Rządy w tychże państwach musiały przyjąć nowe elity. Stąd też pytanie do Was, skąd te elity się czerpały? Tak? Jaka była legitymizacja tychże elit? Oczywiście ona musiała być demokratyczna w tych wszystkich krajach. Wprowadzono ustrój demokratyczny, wzorowany głównie na ustroju III Republiki Francuskiej. Zwoływano także do parlamenty, ale jak wiadomo, no chociażby taki Piłsudski w 1926 roku do władzy nie doszedł dzięki wyborom. Słowem, skąd się biorą te elity, jak się legitymizują, jakie są mity założycielskie tychże nowych państw? Może Michale jakbyś znaczy, nie miał jakieś przemyślenia na ten temat? Nie wiem, czy jestem ktoś najlepszym, Tadek. Nie wiem. Tak, Tadek? Proszę. Dobrze. To ja myślałem taką rzecz, no, która już w tej chwili jakoś tam się mocniej przebija w polskiej, nie tylko polskiej historiografii, mianowicie
kwestia tego, że polskie państwo także jako ta struktura władzy, jako administracja państwowa nie powstaje w roku 18. To są już działania od co najmniej od roku 14, kiedy carat jest bardziej skłonny do ustępstw, kiedy ta władcom na Polaka zaczyna bardziej zależeć. W przypadku Królestwa Polskiego to jest rok 16, kiedy powstaje Tymczasowa Rada Stanu, później Rada Regencyjna. I to jest nie tylko ta pierwsza polska władza z obcego nadania, ale to jest także aparat administracyjny, to jest także praca koncepcyjna nad państwem. Czyli Piłsudski, który nie 11 listopada, ale 24 przejmuje pełnię władzy w Polsce, dysponuje nie tylko aparatem urzędniczym, nie tylko ministerstwami, które już funkcjonują, które działają, które mają jakieś, prawda, zaplecze myśli i prawnej, i politycznej, ale dysponuje także właśnie pomysłami podstawowymi na to, co dalej. Jeden z historyków obliczył, że w zasadzie do końca lat 20. ten średni aparat administracyjny się właściwie prawie nie zmienia. Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, naczelnicy pozostawali w zasadzie bez zmian. Mamy przy dużej fluktuacji władzy tej najwyższej zachowaną stabilność, ciągłość struktur państwowych. Skąd się biorą te elity? No, szkoda, że odchodzi administracja państw zaborczych i jest też duże pole do awansu. Dla ludzi wykształconych czy sprawnych po prostu, nie tylko wykształconych w tym dzisiejszym znaczeniu, to też trochę powoduje absorpcję, prawda, czy możliwość awansu także dla klas niższych, prawda, przez wykształcenie, przez wykazanie się, możliwość awansu w armii, w policji, możliwość wchodzenia struktury nowego państwa. Elity administracyjne, co zresztą jest sporem i żartów, ale i sporów historiografii od kilkudziesięciu co najmniej lat, pochodzą także w części w Galicji. I tutaj jest, prawda, bardzo silny opór, to scalenie administracyjne państwa, nie mówię już o scaleniu prawnym, które następuje dopiero tak naprawdę w latach 30. Kodeksy prawne zostają ujednolicone na początku lat 30. Wcześniej mamy trzy różne systemy prawne, trzy różne systemy komunikacyjne, ale też do urzędników z tradycjami z trzech różnych systemów biurokratycznych. Armię z oficerów z trzech różnych rodzajów szkół. To wszystko wymaga ujednolicenia, które trwa, ale zostaje zrobione chyba w stopniu, moim zdaniem, godnym podziwu. W każdym razie, wracając właśnie do tego, o czym mówiłem, to jest proces, który jest procesem trudnym, który jest procesem takim często bardzo, bardzo pełnym konfliktu. I jednocześnie oznacza stopniowy awans także klas niższych. Dziękuję. Maćku, jak to wyglądało w Czechosłowacji? Jest taka anegdota, w której chyba tak, ona jest śmieszna, ale to chyba też jest prawda, że w przeddzień powstania Republiki Czechosłowackiej, Republika Czechosłowacka świętuje 28 października, Rada Narodowa z Pragi za pośrednictwem swojego przedstawiciela przy rządzie wiedeńskim poprosiła o urlop dla kluczowych urzędników wiedeńskich ministerstw, przede wszystkim Ministerstwa Finansów, narodowości czeskiej na najbliższych kilka tygodni, ponieważ będą oni potrzebni na miejscu. Oni ten urlop dostali podobno, przyjechali, bo byli potrzebni. Minister finansów pierwszy czechosłowacki Alois Raszin, opowiadając o tym, o wielkiej rewolucji, bo o tym, co się wydarzyło w Czechosłowacji, pisało się w międzywojniu i mówiło się jako o rewolucji, tam właściwie bez ofiar. Alois Raszin mówił, że w rewolucji kluczowe jest, żeby wiedzieć, co zrobimy pierwszego dnia, co zrobimy w ciągu pierwszych 5 minut, co zrobimy w ciągu pierwszego kwadransa i wszystko mieć rozpisane.
Jednym słowem, jeżeli się tak dobrze zastanowić, to w tym sposobie patrzenia na rewolucyjny przełom, który Rasin reprezentował, można spokojnie wymienić słowo rewolucja na słowo buchalteria i też się będzie wszystko zgadzało. Więc przypadek czechosłowacki to jest faktycznie taki, można powiedzieć, klasyczny przykład tych elit, które już były na miejscu i które były częścią struktury państwa, które upadało. Upadało nie w taki sposób, w jaki moglibyśmy sobie to jakby automatycznie wyobrażać, bo to nie jest tak, że Austro-Węgry wybuchły, że no owszem, obalono kilka pomników, ale że coś zostało obalone i zastąpione przez coś innego, to raczej jakby szukając metafor należałoby myśleć o czymś w stronę spróchniałego drzewa albo czegoś, co jest drążone od środka, bo w czasie wojny to państwo stopniowo traciło swoje prerogatywy na rzecz różnych rodzajów samorządu i organizacji pozarządowych. Samo je oddawało. Oddawało je po prostu ludziom, którzy byli bardziej skuteczni. Zaczęło się od pomocy dla biednych, chorych, dla wdów, sierot, dla żon żołnierzy i stopniowo się rozchodziło. Jesienią 18 roku w całych Austro-Węgrzech, nie tylko na ziemiach czeskich, istnieje już jakby paralelna władza. Jest sobie rząd centralny, urzędnicy centralni, jest też armia, to co już jest, to już są dwie równoległe struktury. No i jest też samorząd, są rady narodowe, które są praktycznie gotowe do tego, żeby na tym lokalnym poziomie przejąć władzę. W przypadku Austro-Węgier to przejęcie władzy na ogół następuje no, zdumiewająco gładko. Łącznie z tym, że zachowana jest ciągłość wypłacania świadczeń. To jest taki upadek imperium, taka rewolucja, że renta spóźni się owszem, ale nie więcej niż 2 tygodnie. No, czyli tylko sobie życzyć takich politycznych przełomów. Jest w tym oczywiście element rewolucyjny rzeczywiście, zarówno na ziemiach czeskich, jak i w tej słowackiej części Czechosłowacji, bo owszem, dochodzi do zamieszek w różnych miejscach, na wsiach czeskich i słowackich chłopi czasem biją lokalnych właścicieli ziemskich, dochodzi też do niewielkich pogromów, wystąpień antyżydowskich, a w miastach, włącznie z Pragą, pojawia się coś takiego, jak takie akcje, w Pradze to się nazywało Czarna Ręka, akcje przywracania sprawiedliwości klasowej, no, społecznej, znaczy grupy robotników wyrzucały co bogatszych mieszczan, na ogół niemieckiej narodowości, z ich mieszkań, żeby tam w tych mieszkaniach osiedlić bezdomnych, bezrobotnych. Taka akcja. To jest taki rodzaj rewolucyjnego bezprawia, który towarzyszy narodzinom państwa czechosłowackiego, natomiast dosyć szybko się kończy, bo policja i żandarmeria działają, struktury się dosyć szybko odradzają i tam dosyć prędko ta nowa władza zaczyna, że wchodzi w buty tej poprzedniej władzy. No zresztą ciągłość personalna w bardzo wielu momentach też jest zachowana. Temat trafił na jakiś podatny grunt, także chciałbym podziękować swojej koleżance, swoim kolegom za udział w tymże panelu, no Państwu za obecność. Dziękuję serdecznie. I my dziękujemy i zapraszamy na pozostałe debaty i imprezy festiwalowe. Bardzo, bardzo dziękuję.